Baby, will you be with me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, jakże i na tym odcinku. Jest to już 11 odcinek symulatora farmy. Jest to także bardzo pochmurny dzień. Jest 11. I my się dzisiaj zabierzemy za bardzo monotonną jakże czynność, ale to o tym zaraz. I powiem wam tyle, że dzisiaj będziemy orać. Matt it orze na traktorze. Znaczy Matt orze na traktorze, kurczę. Matt it to jest mój inny nick. Używam na Steamie, jakbyście chcieli. Tutaj mamy pług. On jest bardzo duży. On jest bardzo szeroki, chcę powiedzieć. Czekajcie, Lemken. Tak, Lemken. No i bardzo mi się podoba, także. Ładne opony, Strelborg oczywiście. I patrzcie, jaki robi pas. Nie pas, tylko bruzdę, nie? Czekaj. Bruzda, tak. To są chyba te bruzdy. No i zaraz opowiem o mojej aktywności, a bardziej o mojej nieaktywności. Ale najpierw włączymy sobie koguta. Och. I tak, gram na patchu tym najnowszym. Jeden, czekajcie, orze? Orze, orze. Ty kaj mi to ponosisz, ja chcę orać. Kurczę, też jeszcze nie do końca. Właśnie słyszycie moje nieusprawiedliwienie, czyli to, że byłem chory przez ten czas. No może nie przez cały czas, ja wam zaraz to wszystko powiem, jak to wyglądało. Obrócimy sobie, pokażę wam, jak się ładnie obraza, widzicie? No super. O, cudownie. Teraz jest dobrze obrócony, nie? Bo mi się teraz to pieprzy. Czekajcie. Popieprzyło mi się to. Tak, dobrze jest obrócony. Nie wiem, czułem, jakby był źle obrócony, jakbym go nie musiał obracać. Kurczę, ja jakoś tak dużo nie orałem, więc wiecie, ładnie sobie opuszczę i oramy. I tak, oczywiście miał być odcinek w środę, ale niestety nie było. Dlaczego? Bo tak, w poniedziałek ja przychodzę ze szkoły, kurczę, bardziej z gimnazjum. I mam tak dużo lekcji, że ja przychodzę, robię zadanie i mam tak mało czasu, że tylko sobie rundkę w CS-a zagram i to jest tyle. Naprawdę. Potem we wtorek mam dużo czasu, ale pamiętam, wiecie, ja nie na lubię, nie na lubię, kurde, ja nie lubię nagrywać się wtedy, kiedy dużo osób jest w domu, a akurat praktycznie byli wszyscy w domu i ja tak nie lubię nagrywać, bo ja wolę, kurczę, walnąć w mikrofon, sorry. Ja lubię nagrywać wtedy, kiedy jest cisza, jest spokój. Ja jestem takim spokojnym człowiekiem, ja mnie coś nie zdenerwuje. Czekajcie, czy ta brusta jakoś tak, no nie, myślę. I tak. I w środę, czekajcie, co było w środę? Już nie pamiętam, ale w środę na pewno bym wam już nie nagrał, coś tak czuję, więc już mówię, a to nagram potem, nie? Bo no spoko, nie? W czwartek się budzę, tak w czwartek i o kurde, wszystko mnie bolało, po prostu głowa mnie boli, masakra jakaś. I byłem potem chory. Do teraz to możecie słyszeć mój zmieniony głos, bo dalej coś mnie gardło teraz boli, nos mam zatkany chyba. No i muszę odchrząkiwać co chwilę, ale mam tutaj ten, mam tutaj coś na to odchrząkiwanie, czyli herbata, bo herbata robi dobrze na gardło.
Dobra, ale gorąco strasznie. O wiele lepiej mi się mówi, jak sobie łyka zrobię. No i tak, chciałbym, mam dzisiaj dużo kwestii, więc nie będziecie się nudzić, bo wiecie jak to jest przy takich rzeczach. Ale patrzcie, ileśmy już tego zrobili. Ja mówię, a my już, no i 1/4 pola mamy. No i znakomicie, po to kupiłem ten pług, bo jest trochę większy, bo 2 metry, czy jakoś tak. No ja przechodząc do tego, co chcę wam powiedzieć, to chciałbym utworzyć nową serię. Nie wiem, o ile mi się to uda. Myślę, że się uda. Czekajcie. Nie wiem, ale teraz pomyślałem, że ma źle obrócony pług. O ile się to uda. I tak, zaraz wam opowiem dokładnie z jakiej gry. Gra ta praktycznie nie pojawia się na polskim YouTubie. W ogóle jakoś nie jest poruszona ta kwestia. Jest to gra, mogliście o niej słyszeć. Jest to Beasts of Prey. Tą grę zauważyłem, no nie oszukując was, to dobrze, jeszcze nawet prędzej niż z 4 miesiące temu. Tylko że po pierwsze, no nie mam tyle pieniędzy, no to jest jednak, teraz jest przecena na Steamie. Ta gra do 2 stycznia kosztuje teraz 10 z groszami. I tak sobie myślę, czy by jej nie kupić, bo pewnie nie wiecie, ale ja uwielbiam gry survivalowe, czyli gry, w których chodzi o przetrwanie. I także lubię gry, w których zawarte są elementy polowania na dinozaury, tak? Takie gry po prostu dają mi dużo satysfakcji i no i bardzo lubię takie gry, nie? Dlatego pomyślałem, Beasts of Prey to jest gra, w której chodzi głównie o kraftowanie przedmiotów, tak? O walkę z innymi graczami, ale także z dinozaurami. Bo wiecie, no. Och, tak to jest. Zobaczymy, bo ja nie chciałbym tylko na jedną grę kłaść tego kanału, oczywiście, nie? Chyba też nie myśleliście o tym. I myślę, że część widzów, która. Że no na razie trzech widzów, którzy oglądają Simulator Farmy, to też by zobaczyli ten odcinek. Może akurat mi się gra spodobała. A tamto będę mieć dużo do mówienia, bo ja tam. Czekajcie. Czemu się pierwszy, ja mam źle ten pół ułożony? Nie wiem, ja mam coś z psychiką chyba, bo. O, zaczynam odkrząkiwać. Dobra. No, herbatą jak takim wrzątkiem tam najadę na to. To od razu lepiej, tak łagodnie już. No oczywiście, że tak. Tak więc ogromnie was przepraszam, że odcinek jest znowu w niedzielę, że nie ma tego odcinka we wtorek. No ale przepraszam, no. No jeśli mi to macie za złe, to przepraszam, no ale nic się nie da z tym zrobić. Przecież to jest choroba, a choroby są złe, dopadają w złych momentach. I ogólnie bez chorób ten świat byłby lepszy. A, może jeszcze się spytacie, dlaczego ja oram? Orze. Dokonuję orki, o właśnie. Nie będę tutaj się bawić w terminy i powiem po prostu, że dokonuję orki. Chociaż też nie wiem, czy to jest dobry termin, ale pieprzyć to, dobra. No, że dokonuję orki. Przecież tu nie trzeba, przecież tu można kultywować, nie? No, ale ja sobie ustawiłem takie coś. Czekajcie. Nie, musimy się jedną rzecz, sorry. Ja sobie tutaj takie coś o, sorry, znowu walę w ten mikrofon. Że gdy będę rozrzucać obornik, to będę po nim orał. I niekoniecznie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo po prostu muszę to zrobić. To jest słowo. Takie, które sobie postanowiłem i będę to utrzymywał.
pamiętam, więc zawsze będę dokonywać orki po rozrzuceniu obornika. No właśnie o to chodzi. No to fajnie. Może teraz opętrzę w update'cie symulatora farmy 2015. Myślę, że zrobię... No nie wiem, czy teraz w grudniu zdążę zrobić recenzję tej gry, całe podsumowanie. Bo ogólnie to ja już tej gry nie mało widziałem i chciałbym zrobić taką recenzję, żeby gracze, którzy jeszcze nie mają tej gry że się zastanawiają nad kupnem, to żeby obejrzeli recenzję, bo ten patch, co wyszedł, to on całkowicie zmienia już te wszystkie bugi, już je niweluje w większości, nie? Z tego, co tam czytałem, to tak, z takich kosmetycznych, to na przykład zapamiętałem, że Pon Skorpion, on mógł do 5 metrów oddzielać te kłody drzew, prawda? A teraz może je jakby skracać to... 1 metr, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, do 8. Jeszcze tego nie testowałem. Ja muszę sobie w sumie zaraz ściąć jakieś drzewko. Przecież to nie ma problemu w ogóle. To zobaczymy zaraz. To nie, to może pracownika wynajmimy. Ale to tutaj nie na tym podjeździe, to tam u góry, bo on tutaj sobie tak nie poradzi dobrze jak ja. Chociaż, tak myślę. Chociaż wynajmijmy. Zobaczmy, jak sobie poradzi w ogóle. Czekajcie, muszę to zobaczyć, czy on sobie daje radę. Ale chłopak jest dobry, dobra, daje radę. O, to sobie tutaj przesiądziemy do Ponsa. Pon Skorpion, jedziemy. Jedziemy i będziemy ścinać. Czekajcie, ja muszę, przepraszam, ale ja muszę zrobić przerwę taką, ale to tylko sekundka. Dobra, i już jesteśmy po krótkiej przerwie. Już wam mówię, o co chodzi w tych przerwach takich. O to w nich chodzi, że mi łatwiej jest potem dopasować ten materiał, jeśli są takie przerwy. O kurde, my już tu mamy problem, bo my już tu nie mamy drzew. Co my teraz zrobimy? Trzeba będzie tutaj zatargać jakieś drzewo, dobra? Które byśmy sobie tutaj wzięli? To jest na fajnych gąsienicach, więc łatwo mi wjedzie po tym zboczu, więc to sobie zetniemy pierwsze lepsze z brzegu tutaj. Żeby wam tylko pokazać, nie? O kurde, widzicie, co ja robię? Co już za nieprofesjonalizm. Dobra. Dobrze. I teraz X. Czekajcie, zmienimy sobie. Widzicie, 8 metrów. X. Ściąć. O kurde, pojechałem, widzicie. Tak, i teraz sobie pojedziemy z tym. Chodź pod górę, dawaj. A shit, na X nacisnąłem, sorry. Masakra jakaś. Co teraz? Cóż biedny ja mam teraz zrobić? Co ja zrobiłem? Nie, masakra. Wcisnąłem sobie, kurczę, przycisk. X-a sobie wcisnąłem, no masakra po prostu, chcę wam powiedzieć. Nie może tak być, no. Teraz sobie mogę wcisnąć, ale no nie może tak być. No co to ma być, że ja X-a sobie wciskam? No nie. I gdzie ja po to drzewo teraz mam zajechać? Ach, dobra, ja jakoś to zrobimy. Dobra, wyłącz, bo ty samych szkód robisz. Masakra. Patrzcie, pracownik już kończy, to co ja będę robić? Ja nie będę z wami siał. Chociaż sadził, oczywiście, że sadził, bo buraki się sadzi. Ach, nie! Czekajcie, ostatnio mi kolega mówił, nie, to sieje przecież, bo buraki cukrowe to one nasiona mają.
prawda? Bo sieje tym samym siewnikiem co do kukurydzy. Dlatego one mają właśnie nasiona. A z kolegą się nie mogę kłócić, bo kolega to rolnik jest. No. A tak właściwie to z nim będę za niedługo grać, ale tego nie będę nagrywać, bo to będą takie prywatne gry. O, tutaj mam z poprzedniego odcinka jeszcze, bo wiecie, ja nie grałem jak byłem chory. Jedyne w co ja grałem jak byłem chory, to był ten Counter Strike Global Offensive. Nie wiem, czy wiecie, że gram w Counter Strike'a. Zobaczmy. Ej, no ta. Ej, no tak to nie może być. No tak to nie może być. Co on to zrobił? No masakra. I on jeszcze pieniądze za to chciał? Przecież to takie ominięte. Jak ja bym teraz zasadził, to by się tyle zmarnowało buraków. O nie. O nie, no. Widzicie? Ja już chciałem kończyć, a tu jeszcze trzeba naprawiać. Za dziadem. O ty. Będę to robić tak, bo nie będę wiedział, czy to zgarniam wszystko. Patrzcie, jaki mi narobił, ja to na dwa razy muszę brać. Nie no, tak nie może być po prostu, to jest. Tak to nie może być. No to jest masakra jakaś. No nie, no nie. Jak to tak może być? On nie widzi, co robi, czy co? No tak, tak przecież... Masakra. O, no ale widzicie, przynajmniej nie będziemy się nudzić, kurczę. Wiecie, jakie ja fajne mody widziałem. Już nie mogę tak naprawdę, ja się teraz nie mogę doczekać, aż sobie zagramy na modach. Tylko to wiecie, to trzeba czasu, aż jakieś fajne mapki powstaną. Bo ja czekam na te fajne takie mapki jakieś ciekawe. I będę też patrzał, czy bo ja tak patrzę pobieżnie tam na LS World. Ja tylko tam patrzę, to jest moja ulubiona strona z modami. I ja tylko tam patrzę... sobie na te nowe mody. Na głównej stronie piszę wszystkie, co nowe są. No fajnie, fajnie. Fajne mody ludzie tworzą. Ja ogólnie podziwiam ludzi, bo ja nie umiem. Ja nie umiem na przykład, ja nie umiałbym to zrobić, żeby zaprogramować modyfikację, coś takiego, albo żeby stworzyć ten model 3D traktora, no wielki podziw po prostu. Dla ludzi, którzy po prostu robią gry, czyli na przykład Gian Software, które zrobiło tą grę, no to wiecie, to jest studio. To są informatycy, oni się tego uczyli, ale ludzie, nie? Którzy po prostu mogli nie mieć nic związanego z informatyką, mogli o tym nic nie wiedzieć, robią modę, a to dzięki czemu? Dzięki kursom internetowym jakimś, coś takiego. Wiecie, po prostu Blendera sobie ściągnie, obczai i może mod zrobić. Najpierw pewnie zrobi słaby, potem coraz lepszy, no ale podziw, bo ja próbowałem nawet parę razy, ale to nie dla mnie. Dla mnie to jest ściąganie modów i granie na nich. Och, no ale... Nie wiem, wy próbowaliście robić mody? No bo chyba każdy próbował, coś tak czuję, ale... Dobra. Ładnie się złoży, jasne. I jedziemy. Co za ponury dzień. Co za ponury dzień. Na tym Bjornholmie. Kurczę, co za ponury dzień. Czekajcie. A, co za dobra herbata.
Myślę, że wam też smaka narobię na herbatę. O. Co za brudny huk. Ach, zawsze tak ciekawie zlaguje. Jak zacznę coś myć, albo coś. Albo przyłączenie świateł, ale to są już uroki. Guns Engine'a chyba. Tego. Tak, to są już chyba jego uroki. O, jak ładnie się wyczyścił. Patrzcie, jak śliniak nowy, jakbym go ze sklepu przywiózł. No, cudowne. Nie no, ale podziw. No, popatrzcie, zrobi taki model takiego New Hollanda, nie? No, ale oni to już mają obciekane, wiecie, oni to... ściągną sobie zdjęcia, ładnie, fajnie. Znaczy, oni robią te zdjęcia, nie? A czekajcie. A co to takie brudne? To jeszcze do mycia się nadaje, co ty? Czekajcie, to jest bug? To jest bug? Czy co to jest tak właściwie? Bo... a, no jak... czekajcie, bo ja chcę zobaczyć. To jest, ale... właściwie to by mógł być bug, bo... ja tu nigdzie bugu nie widzę. Chyba, że... no przepraszam, no ale wiecie, jakby ktoś wiedział... ale to mi się nie wydaje na bug, wiecie co... nie, to mi się kompletnie na bug nie... chociaż mogły to być dwa bugi. Przecież to ma dużą pojemność. Tak, to nie wiem, czy to są realne pojemności w litrach. No, popatrzcie, 557 litrów i to jeszcze więcej, bo ja zużyłem dużo. To nie wiem, żeby taki traktor mógł mieć. Możecie mi napisać, bo ja się też nie znam do końca. Ja wiem dosyć dużo o rolnictwie, ale nie wiem aż tak dużo, żeby znać pojemności baków tych maszyn. Interesuje się tym dosyć. Jest to ciekawe. Ciekawe. Maszyny rolnicze są bardzo ciekawe, chcę wam powiedzieć. No było dzisiaj roboty. Było dzisiaj roboty. Czekajcie, jak zwykle to co robię, ale najpierw jakiś ładny widoczek. No nie będzie dzisiaj ładnego, bo jest duże zachmurzenie, ale ten wydaje się dosyć miły dla oka. Niestety koguty nie są włączone, by to jeszcze ładnie wyglądało. No ale tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Powiedzcie, co myślicie o serii Beast of Prey. Ja i tak ją nakręcę, choćbyście tam wyzywali tą grę od najgorszych. Powiedzcie, co sądzicie teraz o nowym symulatorze farmy, bo po update'cie, co sądzicie właśnie o nim? I to tyle. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Przepraszam, że odcinka w środę nie było, ale to już z mojej winy. No to jeszcze raz dziękuję wam bardzo. I na razie, siema!